Rozłożyć na czynniki metodą grupowania. No i mamy taki trójmian kwadratowy R2 4, r kwadrat dodać 4r odjąć 45. Ja pokazywałem już tę metodę grupowania na wielu przykładach w poprzednich filmach, i w jednym z tych filmów nawet dokładnie wyjaśniłem na ogólnym przykładzie, dlaczego ona działa. No to przypomnę teraz tylko szybciutko, o co w niej chodzi. Szukamy takich parametrów, takich liczb a i b. Że iloczyn a razy b jest równy iloczynowi współczynnika przy najwyższej potędze, w tym wypadku 1, i współczynnika wolnego, w tym wypadku minus 45, czyli to będzie minus 45. No a suma ma być równa temu współczynnikowi przy pierwszej potędze zmiennej, czyli w tym wypadku on jest równy 4, czyli a dodać b ma być równe 4. No i jak ten współczynnik przy, przy najwyższej potędze jest równy 1, no to to się mocno upraszcza, nawet można było to. Szybciej odgadnąć niż metodą grupowania, ale zróbmy to metodą grupowania. To może taką tabelkę tutaj sobie zrobię. Tutaj będziemy mieli pary AB, a tutaj będziemy mieli ich sumę A dodać B. Bierzemy różne parametry A i B, takie żeby ich iloczyn był minus 45. Tylko takie będziemy tutaj rozważać. No widzimy, że to jest ujemna liczba, czyli musimy brać liczby przeciwnego znaku. No to mógłbym zacząć od na przykład jedynki i minus 45. No ale w sumie to mi da minus 44. Jak wezmę minus 1 plus 45 to będę miał plus 44. Czyli widzimy, że one są zbyt daleko od siebie, żeby w sumie dać 4. Trzeba coś lepszego znaleźć. No mogę wziąć na przykład 3 i 15. No ale 3 odjąć 15 to jest minus 12, a minus 3 plus 15 to jest plus 12. Musimy jakiś inny rozkład wziąć. No to weźmy na przykład 5 i 9. O, to wygląda obiecująco. Bo jak wezmę 5 i minus 9, pamiętamy, że muszą być przeciwnego znaku, to w sumie dostaniemy minus 4. A jak wezmę minus 5 i plus 9, no to w sumie dostanę 4. Czyli to jest ta poszukiwana para liczb minus 5 i 9. No więc to, co teraz muszę zrobić, to ten składnik tutaj, ten liniowy, muszę rozbić na dwie części. Muszę go rozbić na dwie części w ten sposób, jak tutaj znalazłem ten rozkład. Czyli wezmę na przykład 9R odjąć 5R. Mógłbym napisać je w odwrotnej kolejności minus 5R plus 9R. To nie ma znaczenia. Czyli to rozbiłem na, na dwie części. Zastąpiłem tym. I teraz tutaj dopiszę to, co było. Czyli R kwadrat i na końcu odjąć 45. No i teraz jest to grupowanie. Tutaj grupuję to takie, takie grupy. No, mogę podzielić na dwie grupy i w każdej grupie wyciągnąć przed nawias wspólny czynnik. W tym pierwszym mogę wyciągnąć przed nawias r i zostanie mi r dodać 9. W tym drugim mogę wyciągnąć przed nawias minus 5 i zostanie mi r dodać 9. Właśnie ten rozkład, jeżeli dobrze znajdziemy ten paraliż, powoduje, że tutaj zawsze nam, jak to pogrupujemy, wyjdzie wspólny czynnik. Tutaj mamy wspólny czynnik L plus, r plus 9. Mogę ten wspólny czynnik wyciągnąć przed nawias. No i co mi zostanie w nawiasie? No z tego pierwszego zostanie mi r, a z tego drugiego zostanie mi minus 5. No i to jest rozwiązanie. Taki jest rozkład tego trójmianu czynniki. r dodać 9 razy r minus 5.